Dzień dobry. Dzisiaj niedziela, 13 października. Zapraszam do wsłuchania się w teksty biblijne przeznaczone na ten dzień. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Józef powiedział do swoich braci: wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Oraz Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Drodzy, bardzo trudne wersety się nam dzisiaj trafiły, bo z jednej strony dotykają one tematu cierpienia, cierpienia, które dotyka nas wszystkich, cierpienia, które jest bardzo trudnym, złożonym, głębokim tematem. A z drugiej strony te teksty zachęcają nas do postępowania, powiedziałbym, wbrew logice i do, w pewnym sensie, do rezygnacji z części naszych słusznych praw. Kiedy myślę o tych wierszach, to przychodzi mi do głowy, przypomina mi się pierwsza scena z Nędzników Wiktora Hugo. Mam nadzieję, że widzieliście, a jeżeli nie, to zachęcam, obejrzyjcie. Były więzień Jean Valjean wędruje od wioski do wioski w poszukiwaniu noclegu albo pracy. Nie potrafi nic znaleźć, ponieważ wszyscy się go boją. Jedyną osobą, która przyjmuje go przychylnie, jest pewien duchowny, który zaprasza go na kolację i oferuje nocleg. Podczas wspólnej kolacji Jean dostrzega piękną, srebrną zastawę stołową. I w jego głowie od razu pojawia się myśl: gdybym tylko miał taką zastawę, gdybym tylko mógł ją sprzedać, to zacząłbym moje życie od nowa. Podejmuje decyzję. W nocy ucieka z parafii, zabierając srebrną zastawę stołową. Znika w siną dal. Jednak nie uchodzi daleko, ponieważ krótko po tym zostaje zatrzymany przez miejscowych stróżów prawa, którzy chwytają go i przyprowadzają przed oblicze duchownego, by ten potwierdził popełnienie zbrodni. Duchowny jednak, mając pełne prawo żądać zadośćuczynienia za popełnioną zbrodnię, robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Wstawia się za przestępcą. Zeznaje, że sam podarował mu te srebra. A jakby tego było mało, sięga po dwa srebrne świeczniki i mówi: zapomniałeś także i o tym, przyjacielu, że i to ci podarowałem. Drodzy, ta scena, ten moment, to moment przełomu w życiu głównego bohatera Nędzników Wiktora Hugo, Jeana. Moment nieoczekiwanej dobroci, dzięki której jego życie zmienia się nie do poznania. Jeszcze raz zachęcam, obejrzyjcie. Dobroć, życzliwość, czyli wszystko to, co my rozumiemy w pojęciu miłości bliźniego, uleczyły Jeana. Drodzy, to prawda, że na świecie jest wiele cierpienia i zła. Nie da się ukryć, że dotyka ona także wielu z nas. Niestety, nawet w Biblii nie znajdziemy jednej prostej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Nie znamy przyczyn cierpienia i zła na świecie. Jednak zamiast przyczyn Jezus daje nam lek. Lek, który czasem jest wbrew logice. Lek, którym jest miłość. Miłość jest lekiem na zło tego świata. I to pokazuje nam Chrystus na swoim krzyżu. Ale aby ten lek mógł zadziałać, to musi go ktoś podać. I do tego właśnie Bóg potrzebuje ciebie i mnie. Przez nas Bóg może obracać zło w dobro. Amen. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.